Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, by on już zapłonął. Wszystkie najważniejsze święta w Kościele zmierzają do jednego wielkiego finału, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. Posłanie i namaszczenie, by czynić uczniów, jest najważniejszym przesłaniem, które zostawił nam Jezus przez apostołów. To, co nam przeszkadza przede wszystkim, to jest, by kontynuować misję Jezusa, to jest grzech i cofanie się, bo grzech jest generalnie takim cofaniem się, nie, nie podejściem do przodu, ale cofaniem się. I co Jezus pragnie? Jezus pragnie, by Duch Święty z jednej strony nas namaszczał, a z drugiej strony z nas wypalał swoim ogniem to, co nie jest z Niego. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jezus przez swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie doprowadza nas do finału, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. I to dzięki Jego śmierci możemy mieć udział w darach, owocach Ducha Świętego. Jeżeli my zrozumiemy ten ciąg, jakby logiczny, tego, o czym jest dzisiaj mowa to rzeczywiście będziemy mieli w sobie takie pragnienie, by iść w Duchu Świętym i nie utracić łaski, która została nam darowana. Podtrzymywanie w sobie łaski Ducha Świętego jest bardzo ważne, by mieć te wzniesione skrzydła do lotu, by szatan, by grzech nam nie podcinał tych lotów, tych skrzydeł do e, latania. Y Jezus mówi właśnie o chrzcie. Też, że ma przyjąć to znaje udręki, aż przyjmie ten chrzest. Chrzest tutaj to jest to zanurzenie w, w cierpieniu. I myślę sobie tak, że jeżeli dzisiaj czytasz tę Ewangelię i masz w sobie takie doświadczenie, może jakiejś ciężkości, trudności i obniżonych lotów właśnie, to proś Ducha Świętego, by rozpalił na nowo w Tobie ogień, który by pozwolił Tobie z jednej strony na wypalenie tego, co nie jest z Ducha Świętego, tego, co prowadzi Cię do grzechu i żeby uszlachetnił Ciebie jako drogocenny kamień, by jak najlepiej wejść w misje, posłanie, które Dał nam Jezus. Duchu Święty, spraw, żeby ten ogień, który Ty masz dla nas, który możesz w nas rozniecić, rozpalić i spotęgować, aby on nieustannie w nas był, aby płonął, aby przemienił nasze serca na serca szlachetne, serce zakotwiczone w Tobie. Dziękuję Ci za naukę płynącą z dzisiejszej Ewangelii proszę Ciebie, abyśmy rzeczywiście wchodzili w głębi swego powołania i nie bali, się na, nie bali się tego, czego od nas oczekujesz. Pozwól nam porzucić to, co jest grzechem, a wejść w to, co jest łaską. Amen. Może jakaś dzisiaj krótka modlitwa do Ducha Świętego w komentarzu. Zapraszam cię do tego, bracie siostry. Dobrego błogosławionego dnia.